A teraz Poranny WF. Kuba Wojewódzki i Michał Figurski. Wojewódzki, Figurski. W dobrej formie od rana. Już ale wiem. Kich! Powiedziałbym na zdrowie. Na zdrowie. 5,80. Grahamy korkiszowe 300 gram na schledę, no, futuro. 5,80 to jakiś wyjątkowo drogi. No co ty? Napisane grahamek. 5,50 lipnicko-pszenno-żytni mały. 5,50. No dalej. Pasterski jogurtowy 5,20. No dobra, no to wychodzi mi, że w takim razie można kupić 150 chlebów za równowartość tej kwoty. Można kupić 1375 jajek klasy A. Ale jak to jest, że ty nie znasz ceny chleba, a znasz cenę klasy jajek A? Można za te pieniądze kupić 358 prezerwatyw i doskonale się bawić, tyle mi wychodzi. Albo można wydać te pieniądze inaczej. 825 zł. Wiesz co kosztuje średnią rentę krajową? Nie mam zielonego pojęcia. Emeryturę, bo renta to chyba jakaś generalska. 800, albo inwalidzka. 825 zł mieli państwo. Tyle będziecie musieli wykraść babci z dowodu osobistego, chociaż już teraz nie chowają, bo nie ma jak włożyć. Tyle dokładnie złotówek musicie ukraść, żeby zobaczyć zespół Coldplay na Stadionie Narodowym. Aż tyle kosztuje tak zwany Golden Ring? Wczoraj ruszyła sprzedaż tych biletów. Nie, to nie jest Golden Ring, to są miejsca VIP. Czyli jeżeli chcesz się poczuć jak very important person, to musisz kaszlnąć 825 zł. Przypominam, 1375 jajek, 150 chlebów orkiszowych z czym? Z jogurtowy. Z jakąś tam posypką. 358,65 prezerwatyw marki, której nie wymienimy, albo mniej więcej za 100 zł. Jakiś dobry młotek proszę sobie kupić, ostro puknąć się w czoło, a za resztę kupić sobie wódki i świetnie się bawić. Strasznie nietypowo, bo muzycznie zaczęliśmy. Czy to znaczy, że dzisiaj będziemy mówić o muzyce? Na przykład o zespole The Doors i odkopanym sprzed 40 lat kawałku? Tak, proszę państwa. W piwnicy w Manchesterze, jeśli dobrze pamiętam. Kiedy człowiek się nudzi, bo prasa codzienna nie przynosi żadnych rewelacji, a kaczki dziennikarskie jakoś nie spieszą się do lotu, to proszę państwa, co robi człowiek? Bierze się za kopanie trupa. Jim Morrison został rozgrzebany, ale ku naszej uciesze zwieńczone to zostało odkryciem zupełnie nowego utworu The Doors, który czekał 40 lat, ale do niego wrócimy. Jedni mówią, że wesele, inni mówią, że bardzo wczesny blues. Nie wiem, czy będziemy dzisiaj prezentować ten kawałek, na pewno od wczoraj sobie hula. No, naprawdę, nie potrafię się odnaleźć w ogóle w tej rzeczywistości odgrzebanego kawałka i odgrzebanego Jima Morrisona. Za 825 zł, ty wiesz, że za to można kupić sobie maluchę i nawet go zatankować, jakieś 4 litry. I to do pełna. Wlać i na przykład pojechać sobie do Ostrołęki. Mam nadzieję, że ten model powróci. Wojewódzki i Figurski. Poranny WF. Chociaż nie wiem, czy nie śmignąłbym w kierunku Radomia na to wielkie rondo. A po co? Bo tam jest po prostu fajnie. Pojeździć w kółko. Z Radomia Kamil Olszewski. Z Moskwy, Michał Figurski. Wiedziałem, że tak będzie. Dzień dobry. Poranny OF. Poranny WF. Zastanawiam się, czy liczba 825, od której zaczęliśmy, będzie tematem przewodnim dzisiejszego porannego WF-u. 16 minut po godzinie 8, ale chciałbym, żebyśmy podzielili może... Dobre, wartkie tempo. No, podobno ten, który mało myśli, ten bardzo szybko i dużo mówi. To zresztą ustalenia z poprzedniego tygodnia. Przepraszam bardzo, czy te zapowiedź dedykujemy kolegom? Którym? Żadnym. Ale przypominam, że takie są wyniki badań. Oczywiście. A jeśli chodzi o liczbę 825, jeśli chodzi o wyniki badań, no... Jeśli powiem, że tysiące, to chyba zaniżę. Miliony Polaków czekały na tę wiadomość, która przyszła do nas z Ameryki i to z dwóch uniwersytetów jednocześnie. Okazuje się po 20 latach badań przeprowadzonych właśnie przez te dwa uniwersytety, że rzadkie palenie marihuany szkodzi mniej niż palenie papierosów. Dobrze, że dodałeś palenie marihuany, bałem się, że o rzadkich będziemy rozmawiać. I to jest tak zwana jedynka z portalu Gazeta.pl. Że rzadkie palenie marihuany, że co?
szkodzi mniej niż palenie płucom, niż tytoń. Nieprawdopodobne. Muszę powiedzieć, że polscy naukowcy już dawno dowiedli, że rzadkie picie wódki szkodzi mniej niż częste picie wódki. Podobnie jest z paleniem papierosów oraz w związkach małżeńskich. Im mniej ich na koncie, tym człowiek zdrowszy. A brytyjscy naukowcy, jeśli dobrze pamiętam, wczoraj radziliby robić w tygodniu chociaż 2 dni przerwy. Boże, myślałem, że powiesz chociaż dwa jointy. Nie, nigdy. Ale gdyby tak podzielić, znalazłem piękne miejsce, gdzie w sieci oczywiście, tak, gdzie na bieżąco aktualizowane są ceny różnych używek, niekoniecznie legalnych. Okazuje się, że w Polsce cena używki... Tak, a nie trudno w internecie, mówmy się, bo to jeden wielki coffee shop znaleźć. To około 30 zł. Wychodzi jak nic, że za 825, 25 prawie mielibyśmy... Działek tak zwanych. Tak zwanych. Muszę ci powiedzieć, że 825 to stanowczo wygórowana kwota jak na nabycie na tego osobnika, o którym chciałem powiedzieć, dlatego, że masowo są porzucane greckie dzieci, czytałem dzisiaj w gazecie. Podobno, rzeczywiście. Nie ma się z czego śmiać, one są po prostu nieodbierane po szkole. Mały Grek jest myty i ubierany i wystawiany do szkoły, a potem jakoś się to do niego nikt nie przyznaje. Masowo mogą państwo Greka przygarnąć, niczego wcale nie udawając. Greka można znaleźć w przedszkolu najczęściej? Tak? Nie, ale to są Greki w bardzo różnych rozmiarach. To jest rozmiar przedszkolny, jest rozmiar nawet licealny się zdarza. Naprawdę? Szukałem coś o Grekach w wieku pomaturalnym, a dokładnie Greczynkach, ale nie znalazłem. Ale nie, może nie idźmy w ogóle. Nie znalazłem żadnej informacji. Natomiast, proszę państwa, tak sobie pomyślałem, że skoro nie trzeba wydawać 825 zł na Greka i można go zupełnie przyjąć za darmo, to w sukurs może przyjść taki Grek. Mówi się, że oni niewiele robią zupełnie, więc jeżeli państwo w tym nieciekawym roku, kiedy tak naprawdę nie bardzo mamy czym się zająć, Grek może za państwa zacząć jarać szlugi w pracy na przykład, grać bardzo intensywnie w sapera, w solitera, czyli w, jak to się nazywa, w pasjansa. W pasjansa, tak. W polskim Windowsie jest to pasjans. W pasjansa, w Tetrisa może za państwa grać. Może się orbać kawę na przykład, jak się państwu serdecznie nudzi w może pracy. Może kraść mleko z kuchni. Może pluć do wanny na przykład, bo to też bardzo, bardzo dobre w domu zajęcie. Może podsłuchiwać rozmowy kolegów w spokoju obok. Grek nabyty zupełnie za darmo może za państwa trochę stać w bramie i trochę na murku posiedzieć. Albo na fejsie. Więc, proszę państwa, bardzo przydatna informacja. Radzimy się zainteresować, gdzie można nabyć Greka drogą niekupna, bo jak już mówiłem, w kompletnym gratisie, bo akurat my Polacy nudzić się potrafimy nieprawdopodobnie, tylko mamy tego tak bardzo w nadmiarze, że może czas, żeby zrobił za nas jakiś Grek. I jest to naprawdę bardzo dobra inwestycja w przyszłość. Na cosplaya go nie wysyłajcie, bo to droga inwestycja i kompletnie nie ma sensu. No i niestety trzeba się chwilami poruszać. Mam jeszcze parę pomysłów, jak Greka wykorzystać, ale tu znowu zszedłem na Greczynkę i pewnie znowu mnie zagłuszysz. Poranny wojewódzki figurski. Poranny WF w SC Rock. I nie leniłbym się wcale. Pozwól, że zacytuję ci klasyka. Chętnie. Kielecki odwrót, dywersja na tyłach. Czuję się namówiona przez uzwykłe, odwrót przez uzwykłe. Wiadomo, nie ma miętkiej gry, a bąka misiek wczoraj przez F w chapież graty. Czy to jakiś prezes Towarzystwa Językowych Futurystów? Nie, pewien portal plotkarski postanowił ujawnić fragmenty wypowiedzi na Facebooku tak zwanej Dominiki Wodzianki, która zajmuje uwagę nie tylko całych społeczności internetowych. Czyli najbardziej popularnej w naszym kraju nosicielki, tak? Wody. Tak, to prawda, bardzo ładnie powiedziane. Bardzo mnie zainteresowało określenie o chapaniu gratów. Chapanie gratów? Jak myślisz, to znaczy chapiesz grata, co to? Czy kupujesz mój regał na Gumtree? A, w ten sposób. A to ciekawe, bo mam zupełnie inną interpretację. Poproszę. Moim zdaniem to jest afirmacyjne podejście do przyjęcia w sposób oralny gospodarza programu. Jeżeli starego grata. W trakcie chapania grata właśnie w tej chwili, to prosimy sobie przerwać za 3 minuty informacje bez sroka. Niestety znowu muszę sparafrazować Jarosława. No niebywałe. No niebywałe i cieszy mnie ta inwencja twórcza. Chociaż muszę powiedzieć, że miałem problemy z określeniem tej kategorii. Jednak zdecydowałem się na pierwotno-sensacyjną z elementami nowomowy i niskich i lorazów, jeżeli pozwolisz.
Szeleszczącym ortalionie dres przez osiedle leci, na boki mocno się buja, łańcuch na szyi rdzą mu świeci, w BMW czeka blondi, to jego dziunia. Jednak on na kwadrat się wbija, drzwi otworzy, uderzeniem buta biały proszek nosem wciągnie i krzyczy: haj, szkuda. SK Rock. Raport. Piękna poezja. Wystarczyło po prostu dzień dobry. Dzień dobry. Prokuratura wojskowa przyjmuje śledztwo w sprawie próby samobójczej prokuratora przybyła. No to po prostu guten morgen. Guten morgen, bo już 21 do 9. Chcesz powiedzieć, że 8 lat i 2 miesiące i ja w tak długi staż wszedłem swoimi brudnymi małymi bucikami? Zaraz w tygodniu powiemy auf Wiedersehen i sobie niedługo też, bo wróci kanal, ja prędzej czy później. Życzę tego szczególnie słuchaczom porannego WF. Ja nie tęsknię. Bardzo proszę się nie deprecjonować publicznie, bo to niczemu dobremu nie służy. Jeśli chodzi o staż, to chciałbym powiedzieć, mogę? No, bardzo proszę. O małżeństwie z kilkuletnim stażem i o tajemnicy, którą rozwiła dzisiejsze wydanie Super Expressu. Są jeszcze takie małżeństwa w Polsce z kilkuletnim stażem? Tak, nawiązując jeszcze w ogóle do informacji sprzed 8.30 o tym zielsku, które okazało się być mniej szkodliwe i udowodnili to Amerykanie. Którego można kupić działek prawie 25 za cenę biletu na Coldplaya. To rysunek mleczki sprzed kilku lat zyskuje na aktualności po informacji właśnie z Ameryki. Przypominam o tych naukowcach, którzy twierdzili, że jednak to głupia sprawa, ale papierosy i wódka są jednak bardzo zdrowe. Tak, pamiętam. To, co do tej pory wydawało się zdrowe, czyli na przykład owoce, niekoniecznie musi takim pozostać, bo nasza, twoja może bardziej ulubiona para, czyli Natasza Urbańska i Janusz Józefowicz. Dlaczego moja ulubiona para? Dosyć często o nich wspominałeś swego czasu, mam wrażenie. To, ale to było jeszcze z okresu zaniżania poziomu. A to jest w ramach podnoszenia poziomu. Dzisiejsze wydanie Super Expressu, strona 14. Bardzo cię proszę. Tajemnica została rozwiana. Janusz i Natasza wciąż nie noszą... na etapie zapraszania profesorów do śniadania mistrzów, ale nie chcą. Naprawdę? Cały czas? A może chociaż ten od operacji plastycznej, bo to aktualny temat. No i Janusz i Natasza, co nie jest tajemnicą, nie noszą obrączek od wielu lat. A dlaczego? Janusz Józefowicz i Natasza Urbańska. Tak jest, bo uwaga, wielkim pomarańczowym, a raczej różowym drukiem, bo Janusz zgubił swoją obrączkę w occie. Co ty opowiadasz? Tak. Jak to w occie? No bo Janusz jako domator... Gmerał po górę? Cisnął swego czasu świeże jabłka, nie? To ja ocet jabłczany. Ale że on sam produkuje? Podobno małą rozlewnię u siebie w domu. Żartujesz, i spadł. Prawdopodobnie potrzebny mu jest do tego, żeby polewać świeżo otwarte rany Nataszy, które robi nacinając codziennie rano po jej powrocie z pracy. Jakaś szkoła musi być. Mi się przypomina tylko taka historia sprzed kilku lat mojego serdecznego przyjaciela, któremu także zdarzyło się zgubić. I to jest informacja w ogóle dla pani Nataszy, bo to Natasza zwierzyła się z tego, że mojemu przyjacielowi też zdarzyło się kiedyś zgubić obrączkę i też w okolicznościach mocno octowych, także to było podczas takiej produkcji. Produkcja trwała 3 noce. No, proszę bardzo. Dokładnie, a ocet potem wydzwaniał przez kilka najbliższych tygodni, co akurat nie wszystkim domownikom się podobało. Ja muszę powiedzieć, że to jest w ogóle bardzo fajny przepis na ocet. Bo? Mieli państwo, żeby przygotować odpowiednią ilość octu, powiedzmy 4 litry, państwo muszą zdobyć 4 litry wody. Proszę sobie zapisać. Proszę nabyć również 4 kg jabłek. Proszę zaprosić Nataszę Urbańską, Janusza Józefowicza. Stawiamy 4-litrowy słój z wodą, wkładamy do niego jabłka. Nataszę ustawiamy zaraz obok słoja, tak żeby było jak najbliżej. Zaczynamy adorować w sposób jawny Nataszę. Mogą być również kontakty fizyczne. Janusz spogląda raz na Nataszę, raz na jabłka. Jabłka kwaśnieją. Mamy ocet. No właśnie, jeśli chodzi o Janusza i Nataszę, to kwas jest na podobnym poziomie. Poranny wojewódzki i figurski. Poranny WF. Ćwiczą już od rana do 10:00 w SROK. 8.47, środa, 11 dzień stycznia. Zawsze kiedy słucham tej piosenki, to robi mi się jakoś tak smutno. I szaro. Jesiennie, bo to smutna piosenka w sumie. Czuję się trochę jak trasa łazienkowska. Właśnie, a propos trasy łazienkowskiej, mój drogi. Trasa łazienkowska nam bardzo posmutniała. Nie znamy przyczyny, jak twoje śledztwo dziennikarskie. Zatrzymało się na Janie Pospieszalskim. No właśnie, proszę państwa, mamy w
Warszawie taki bardzo duży most. On się nazywa Trasa Łazienkowska. Inżynier Karwowski budował to w latach 70. Tak jest, mogą Państwo sobie sprawdzić, oglądając 40-latkę, ale ten sezon, gdzie buduje Trasę Łazienkowską, a nie gdzie buduje dworzec centralny. No więc, proszę Państwa, no nie jest to, że tak powiem, wielkiej piękności arteria Warszawy. Natomiast prawdą jest, iż ona zbrzydła potwornie w ciągu ostatnich 24 godzin. No właśnie, ja tego nie widziałem i chciałbym, żebyś wreszcie wyjaśnił dokładnie, o co tak naprawdę w okolicach ulicy Międzynarodowej chodzi. Ja proponuję zostawić ten temat jeszcze na chwilunkę. Jeszcze dajmy sobie parę minut, żeby sprawdzić, o co tak naprawdę chodzi. A tymczasem chciałem powiedzieć, że o innej artystce, o której się mówi, że jest brzydka jak Trasa Łazienkowska. Nie jak Jan Pospieszalski. Ale nieprawdopodobnie utalentowana. Poproszę. Skoro w ramach podnoszenia poziomu już druga informacja dotycząca muzyki, to poproszę. Ona jest korpulentna, ona jest ruda, ale ona naprawdę ładnie śpiewa i wiele przeszła. Mowa ten pierwszy argument do mnie najbardziej przemawia i tłumaczy twoją sympatię do niej. Mowa o Adele. Przepraszam bardzo to, że ja mam piersi w rozmiarze 24D, wcale nie znaczy... 21, jak album Adele. Wcale nie znaczy, że przepadam za akurat takimi kobietami. Okay. Chociaż ja w sumie jak ma całkiem dużą pupę, to trzymy. Dobra, nieważne. W każdym razie chciałem powiedzieć o Adele. Kobieta wiele przeszła, naprawdę ma ze sobą bardzo poważną operację. Mówiło się, że nie będzie śpiewać. Ten okres, proszę Państwa, wpłynął na artystkę bardzo poważnie, ponieważ ona się ostatnio zmniejszyła. Nie wiem, czy widziałeś zdjęcia. Kompletnie, nie śledzę. 25 kg schudła Adele ostatnio. Ja zawsze jak widzę hasło schudni, to jestem żywo zainteresowany. No więc... Fantastyka, co? Proszę Państwa, okazało się, że to nie są diety ani żadne kłopoty zdrowotne. Otóż Adele po prostu nie dojada. Jak to? Ma chłopaka z Polski. Naprawdę? Tak. Media donoszą. To o tym czytałem. Podobno nazywa się Simon Konecki. Konecki się nazywa, jak jeden z takich reżyserów, których nie lubi mój inny kolega. Ale to nieważne. Otóż, proszę Państwa, pan Konecki, prawdopodobnie z pochodzenia jest Polakiem, był kiedyś jakimś bankierem, ale sporo się nakradł i przestał być bankierem. Jest problem. No. Adele niknie w oczach i w ogóle nabrała jakichś bardzo dziwnych przyzwyczajeń. Sąsiedzi mówią, że wystawia poduszkę w oknie podobno i wysiaduje całymi godzinami, obserwując ulicę. W ogródku, wyobraź sobie, ustawiło jakiś ołtarzyk. Ze skrzydłem? Nie, sztuczne kwiaty tam się pojawiły. Jest podobno bardzo niemiła w kontaktach z bliskimi. Słuchaj, zaczęła nosić skarpetki do sandałów i do wszystkiego dodaje bułkę tartą. I bierze wszystko w sklepie na zeszyt. Czekam na drugą płytę. Mam nadzieję, że będą jakieś akcenty prosto z Nadwisły. Strach pomyśleć, gdyby ktoś naprawdę szczupły znalazł sobie chłopaka z Polski, taka Lady Gaga na przykład, wyobrażasz sobie, już nie byłoby z czego odchudzić. Ja sobie nie potrafię nie tylko wyobrazić Lady Gagi, ale i chłopaka z Polski. Znaczy, ona by sobie nie znalazła chłopaka z Polski. Nos za duży. Poranny wojewódzki figurski. Poranny WF. W Esce Rock. W tym sensie, że powietrze jest za darmo. Odcinam się. Oj, daj spokój. Chciałem Hey Jude z tej okazji puścić, ale akurat wypadło Happy Set. Serce, głowa. Bo zawsze może być Made in Poland. No właśnie, prawda? I to, co będzie po godzinie 9, będzie zdecydowanie Made in Poland. Proszę Państwa, dowiecie się, czym jest termin umiarkowany izolacjonizm. Naprawdę, mogłeś oszczędzić akurat z tego tytułu. O zamykaniu lotnisk, dworców i granic będzie po prostu. Bardzo, bardzo cię proszę. No to trzeba było po prostu powiedzieć lotnisko kaput, a nie wiadomo. Kaput, to po polsku. Będzie też, uważaj, o odchudzaniu na sposób niemiecki. I bardzo dobrze, bardzo się cieszę. O Jezu, ja znam tą metodę. Ona jest bardzo drastyczna. Zakładanie piżamy w paski. Nie, to jest fajny pomysł. No. Odcinam się. O ruszającej kampanii prezydenckiej też będziemy mówić. Informacja niezwykle własna, można powiedzieć. No i na pewno będzie także o strachu Antoniego Macierewicza. No i powiemy również o tym, dlaczego szpetnieje nam Trasa Łazienkowska w oczach. A to jest prawdopodobnie gość Śniadania Mistrzów Piątek. Przychodzi do mnie diabeł wieczorem. A teraz poranny WF. Kuba Wojewódzki i Michał Figurski. Wojewódzki, Figurski. W dobrej formie od rana. Kiedyś mówiłem, że chciałbym umierać przy tym utworze, a potem zmieniłem zdanie i stwierdziłem, że jednak nie chcę umierać. Bo pojawiły się nowe utwory zespołu YouTube? Nie, bo poznałem ciebie.
myślałem, że będziesz mówił o swojej żonie może bardziej, o intratnej, dobrze płatnej pracy, o czarnym, długim karawanie. A ta praca po prostu zabiera moje zdrowie i dobre samopoczucie. 8 lat i 2 miesiące. Ale nie przez ostatni tydzień. Zwróć uwagę, że staram się być naprawdę dla ciebie miła, a ty cały czas próbujesz antagonistycznie nastawić się do mojej osoby. Bo ja oczywiście przyjmuję wzorce, które czerpię z tego miejsca. A propos trudnych słów, co ich znaczenia nie do końca rozumiemy. Mało tego, w połączeniu z bardzo niezwykłym utrudnieniem fonetycznym stanowią nie lada wyzwanie dla prezenterów o nierozgrzanym aparacie mowy o poranku. Ale to jest tak naprawdę tylko informacja wewnętrzna, nie musimy jej akurat, przynajmniej jeśli chodzi o tytuł, publikować. Są takie dni, są takie poranki, kiedy nie dałbym rady wymówić umiarkowany izolacjonizm. Ale nie jest to środa, 11 dzień stycznia. Zrobiłem kurzą łapkę. Tak, na chwilkę, przepraszam. Jezus, to chyba z tęsknoty. No dobrze, do dzieła. Bo chcielibyśmy państwu, nie wiem, czy to jest dobre określenie, ale przepowiedzieć przyszłość, nie wiem, czy na rok 2012, na pewno na rok przełomu i na rząd przełomu. Czerpiemy oczywiście wiedzę z naszej ulubionej rozgłośni, toruńskiej rozgłośni Radia Maryja. Polska będzie odcięta od świata, to jest główny wniosek, jaki się nasuwa. Z naszego kraju nie będzie można wyjechać, nie będzie można wylecieć, nie będzie można także wypłynąć, a wszystko to w imię dobra ojczyzny. Podczas ostatnich pogaduszek na antenie Radia Maryja rozmowa zaszła właśnie na temat okradania kraju, to po pierwsze, przekrętów oraz złodziejstwa na szczytach władzy. Jeden ze słuchaczy zasugerował nawet, że dobrym pomysłem byłoby całkowite zamknięcie kraju, a potem wyłapanie tych winnych gadków. No i pomysł radośnie podchwycił obecny w studio i prowadzący jednocześnie audycję pan Jerzy Robert Nowak, który jest nam stałą inspiracją. Bardzo prosimy posłuchać, proszę państwa, to jest środowisko, które ma traumę na punkcie samolotów. Posuwa się na tyle daleko, że panowie wymyślili, że na Okęciu trzeba było zawiesić wielką kłódę. Teraz pan powiedział o zablokowaniu lotnisk, by złodzieje nie mogli odejść. No ja też myślałem o wprowadzeniu jakiegoś takiego po dojściu rządu przełomu, jednej z pierwszych rzeczy, zablokowania czasowego na parę tygodni właśnie lotnisk, kolei, wyjazdów za granicę, żeby można było przytrzymać wszystkich podejrzanych o afery, żeby nie skronili się jak ten pan, który uciekł z procesu FOS, prezes, były prezes Uniwersalu, jest Przywieczerski chyba, jest gdzieś w Stanach Zjednoczonych, czy inny pan Mazur, czy inne, żeby można było rozliczyć się i odebrać jak największą część mienia ukradzionego narodowi. Zatrzymać wszystkich podejrzanych, czyli na mój gust około 30 milionów obecnych Polaków. Wystawiam już nadgarstki. No właśnie, podobno nie ma ludzi niezastąpionych. Po śmierci Lema myślałem, że to jest rzeczywiście prawda, jeśli chodzi o to powiedzenie. Ale jednak Jerzemu Robertowi Nowakowi udało się bardzo sprawnie zapewnić. Pamiętasz, mówi ci coś taka ksywa Snake Plissken? Zupełnie. Ucieczka z Nowego Jorku. Nie oglądałem nigdy, ale to chyba z Kurtem Russellem. Dokładnie tak. Więc sytuacja wygląda tak, że Nowy Jork, co w ogóle cały Manhattan, jest zamkniętą wyspą, na której zgromadzono wszystkich złoczyńców. Jednym z nich jest Snake Plissken, czyli Kurt Russell, któremu wprowadza się do organizmu pewną truciznę. Snake Plissken musi przedostać się na Manhattan, na którym rozwala wszystkie bandy złoczyńców, zdobywa odtrutkę, wysadza lokalną radiostację i wraca do domu. Chcesz powiedzieć, że poziom fantastyki jest podobny w tym filmie, jak i w Radiu Maryja? Nie, według mojego scenariusza wystarczy, że wysadzi tę lokalną radiostację, już może wracać. Poranny wojewódzki. Poranny WF. Hej! Ćwiczą już od rana do 10:00. Po ciężkiej pracy, piosenka? Nie, przez przypadek? Tylko w porannym OF-ie, proszę państwa, fundujemy wam takie podróże, gdzie z Torunia przenosimy się natychmiast do ciepłych Emiratów Arabskich. Do Dubaju dokładnie. Chciałem jeszcze tylko powiedzieć, że w dzisiejszym programie zdradzimy, dlaczego potwornie zbrzydła w ciągu ostatnich 24 godzin trasa łazienkowska. Ach tak, bo to informacja własna. Michał telefonował, godzina 10:30. O ja słuchaj, byłem, widziałem, jechałem. Proszę państwa, jestem stałym użytkownikiem trasy łazienkowskiej, ponieważ
ponieważ uważam, że codzienny kontakt z Wisłą poprawia bardzo samopoczucie. Ja po prostu... Zwłaszcza z jej najbrzydszym odcinkiem. Nie mam wyjścia, jeżeli chcę pojechać do tak zwanego miasta. No i okazało się, że owa codzienna podróż, no nie rytualna, bo po prostu zwyczajna, stała się dla mnie prawdziwą gehenną od dnia wczorajszego. Ale dlaczego to wyjaśnimy w swoim czasie, a teraz jesteśmy w Emiratach. Teraz tak, jesteśmy w Emiratach i zaglądamy tam z okazji coraz bardziej krwiożerczego świata reklamy, chociaż no akurat w tym przypadku to określenie jest dość dużym nadużyciem. Jest nam przykro, słuchając tej informacji. Widzę, patrząc na ciebie rzeczywiście. Nie, no to jest trochę tak, jakby Polakowi dać twarz, a wiadomo, że Polakowi w twarz się nie daje. Nie, no chyba bardziej Niemcowi. Aha, bardzo proszę. Właściciel pewnej siłowni w Dubaju, to informacja naprawdę bardzo szokująca, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, jeśli ktoś nie zna geografii. Kto by pomyślał, że w Emiratach są karki. I Dubaj. No. Nie może od kilku tygodni opędzić się od klientów, a wszystko przez jego zdaniem bardzo skuteczną, chociaż zdaniem innych, szczególnie tutaj nad Wisłą i tamże tam nad Renem, bardzo niesmaczną reklamę. No właśnie. Bo jego firma siłownia do niedawna promowała się plakatem, na którym wykorzystano zdjęcie hitlerowskiego obozu zagłady Auschwitz, a pod nim umieszczono bardzo wieloznaczny slogan: powiedz swoim kaloriom do widzenia. Czyli auf wiedersehen die Kalorien. Proszę Państwa, no jesteśmy zszokowani oczywiście tą informacją. Razem z nami tradycyjnie zszokowana jest Magdalena Środa jako etyk wybitnie. Znaczy wie pan, ja podejrzewam, że do nas taki język nie dotrze, bo jednak obozy kaźni znajdowały się głównie na tych terenach. Jesteśmy na to znacznie bardziej wrażliwi. Natomiast w ogóle używanie Auschwitz czy właśnie obozów koncentracyjnych w jakiejkolwiek formie w reklamie jest po prostu głęboko niesmaczne. Wszystko w tej kulturze, co ludzi szokuje, czy co jest zdolne ludzi zaszokować, będzie oczywiście przyciągało uwagę. No, to jest już ten typ kultury masowej, gdzie trzeba się nieźle wysilić, żeby jakąś uwagę przyciągnąć. Ludzie sięgają do wszelkich metod, zwłaszcza, że te różne granice dobrego smaku, poczucia przyzwoitości, jakiegoś nowego rozsądku zostały bardzo dawno przekroczone. Także w tej chwili powiedziałabym, jesteśmy na takiej pustyni. No. Po prostu tylko chodzi o to, żeby wymyśleć coś, co skupi uwagę widza czy potencjalnego klienta chociażby na sekundę. I tutaj mój udział przynajmniej w tej informacji się kończy, bo ani nie chodzę na siłownię, ani nigdy nie byłem w Niemczech, ani nie mam żadnego znajomego Niemca, ani nigdy się nie odchudzałem. Ale to bardzo patriotyczna postawa, że nie przyjaźnisz się z żadnym Niemcem. Ale to przypadek. Ja popieram takie zachowanie. Nie, ja chciałem tylko powiedzieć, że w Zjednoczonych Emiratach Arabskich w 1939 roku po jedzenie trzeba się było wdrapać bardzo wysoko. A okazuje się, że z biegiem czasu wraz z pozbawieniem się ogona zgubiła się gdzieś po drodze moralność. No i tyle. Poranny wojewódzki figurski. Poranny WF. W SC Rock. Bardzo krótko, proszę. Nie, chciałem tylko powiedzieć, że prawda jest taka, że gdyby przybył, nie przybył, to początek tego roku moglibyśmy śmiało uznać za najnudniejszy początek roku ostatniej dekady. I ciągle taplalibyśmy się w temacie leków. A tak taplamy się, proszę Państwa, w niewielkiej kałuży krwi, powiedzmy to szczerze. I mówię to z premedytacją, dlatego że w całej sprawie prokuratora przybyła, moim zdaniem, trochę za dużo teatru i trochę za dużo dobrego samopoczucia samego zainteresowanego. Chociaż akurat echa po wydarzeniu z poniedziałku, czy z wtorku, z poniedziałku nadal nie milkną. Dwa dni temu, już trzy dni temu, podczas tej przerwy w pogawędce z dziennikarzami pułkownik postanowił... Znaczy pułkownik postanowił. Po prostu zrobił sobie przerwę, no i strzelił sobie jednego, akurat nie tam, gdzie trzeba. Rozmawiamy, proszę Państwa, oczywiście o zajściu w trakcie konferencji prasowej prokuratora przybyły, który chciał się przenieść na łono Abrahama, ale coś się nie udało. Pytanie, no ile w tym wszystkim aktorstwa, a ile w tym wszystkim, no, straszliwych zamiarów. Prokuratorowi się nie udało, ale polskim parlamentarzystom już po kilku godzinach udało się upolitycznić tę sprawę. Oczywiście. Znalazł się jednak jeden poseł, który zwrócił uwagę na coś zupełnie innego, choć równie istotnego mogłoby się wydawać. Mowa o poziomie wyszkolenia polskiego żołnierza. Podczas wczorajszej, przedwczorajszej rozmowy w TVN24 u Moniki Olejnik gościem był Janusz Palikot, no i był szczerze rozczarowany, że umiejętność strzelania, szczególnie do tak blisko położonych obiektów, wyraźnie kuleje. My nim trochę mniej, bardzo proszę.
Dziwię się, że żołnierz, pułkownik, prokurator wojskowy nie potrafi tak strzelić, żeby to było skuteczne. Wysiłowski wczoraj z kolei wątpił, czy jest to zadanie dla komisji, aż z pewnością jest to zadanie dla psychiatry. Mówiłeś o poziomie wyszkolenia, ja także twierdzę, że rzeczywiście być może poziom wyszkolenia w polskiej armii kuleje, ale za to poziom aktorstwa mamy jeden z najwyższych. Ja mam puentę w stylu Szymona, jeżeli mógłbyśmy zapowiedzieć. Dawno nie było puentę w stylu Szymona. A ja nie Szymona. Wiem, jak się zapowiada puentę w stylu Szymona, bo Szymona. W polskim radiu SK Rock redaktor Michał Figurski i jego puenta w stylu Szymona. Wystąpienie prokuratora zupełnie nietrafione, a komentarz chybiony. Jak słyszę tę piosenkę i tak zrobimy trochę na złość, to zastanawiam się, czy bardzo lubimy Bisia, czy mniej lubimy Bisia. No to obiecałem, że nie będę komentował utworów muzycznych, dlatego się powstrzymam i zapowiem dla Państwa po raz kolejny dzisiaj Agnieszkę Szkudę-Cukierską. SK Rock. Raport. Ach, proszę Państwa, ile słodkich wyznań potrafią sobie, przedstawić mężczyźni w ciągu krótkich czterech minut. Dziewczyny, tak naprawdę nie macie po co czekać ze śniadaniem. Wybieramy wolność! 9.39, środa, 11 dzień stycznia, poranny OF, dzisiaj w Polskim Radiu. No właśnie, a propos wolności, tak. Potrafi. Chcielibyśmy zajrzeć teraz, byliśmy w Dubaju, byliśmy w Toruniu, a teraz chcielibyśmy zajrzeć do województwa świętokrzyskiego. Bardzo miłego memu sercu, bo prowadzącemu w góry wysokie. Proszę Państwa, Polak potrafi, jak widać za oknem, ukraść zimę. Polak potrafi ukraść własny krzyż wbrew grupie, która się domaga jego powrotu. Polak również potrafi wciągnąć ścieżkę i to raz, a dobrze. Taką, że ho, ho. I takie rzeczy w okolicach Kielc się dzieją. To kategoria absurd. Tak chciałbym zacząć w ogóle tę informację, bo właśnie w okolicach stolicy województwa świętokrzyskiego nieznani sprawcy, uwaga, skradli ścieżkę rowerową. Z dnia na dzień zniknęło, uwaga, teraz jeszcze 25 metrów trasy dla rowerów. Dodatkowo wciągnięto 60 krawężników. Najgorsze jest to, że nie wiadomo ani kto, ani nie wiadomo też kiedy, bo ostatni raz ścieżkę sprawdzano pod koniec grudnia 23, dokładnie dzień przed Wigilią. Chłopaki prawdopodobnie dostali zamówienie na ścieżkę, tylko pomyliły im się, że tak powiem, kalibry. Z dosyć grubymi grudkami. Posłuchajmy, jak wygląda relacja funkcjonariusza. Podkomisarz Kamil Tokarski. Jak wynika z naszych pierwszych ustaleń w miejscowości Łagiewniki, to jest w gminie Chmielnik, nieznani sprawcy po uprzednim zdemontowaniu części nowo budowanej ścieżki rowerowej skradli 25 metrów kwadratowych szarej kostki brukowej, a także około 60 sztuk metrowych obrzeży. W tej sprawie przyjęto zawiadomienie, na miejscu wykonaliśmy oględziny. Obecnie ustalamy okoliczności tego zdarzenia. Czy można kolokwialnie powiedzieć, że po prostu ukradli ścieżkę rowerową, która została już zamontowana? No, generalnie można to tak nazwać, no. O tym już dzisiaj mówiliśmy, że Jan Robert Nowak, jeśli dobrze pamiętam nazwisko, w Radiu Maryja marzył o zamykaniu ewentualnych dróg ucieczki złodziejom obrabiającym Polskę, no ale tego, że nie będzie czego zamykać, jednak nawet w swojej wyobraźni nie przewidział. Podejrzewałbym, jakby tutaj prowadząc własną drogą dedukcji, jakieś mini śledztwo tutaj środowiska prawicowe, bo jest to akcja bardzo głęboko homofobiczna, wymierzona w środowiska pozostające w bardzo bliskich kontaktach z pedałami. Poranny wojewódzki i figurski. Poranny WF. No przecież rowerowa ścieżka była. No, nie bij. Za 18:10. Polaka! Twarz! Twarz! Teraz
teraz będzie o strachu. Nie wiem, czy pamiętasz Asterix, kumpel Obelixa, bo kiedy ty czytałeś Kundera, to widzisz, ja czytałem Kundera za gościnnego. Asterixa i Obelixa? Gościnnego albo Chrysty. Wiesz, to nie odejmuj sobie tutaj, nie odejmuj. Chciałem powiedzieć, że Galowie bali się tylko jednej rzeczy, że niebo zawali im się na głowę. No i bali się, że zabraknie płynu Panoramixa. Tak, to prawda. I poniekąd ta potworna przepowiednia się sprawdziła, albowiem rzeczywiście niebo w pewnym sensie zawaliło się na głowę członkom Prawa i Sprawiedliwości. A chcesz powiedzieć, że człowiek, o którym będziemy mówić, rzeczywiście nosi jakieś cechy, które przypominają ci któregoś z Gallów? Znaczy, broda, wąsy, no, wzrok zawistny. To prawda. Znaczy, to jest człowiek, barbarzyństwo. To jest człowiek, który, ja zawsze twierdzę, że to jest człowiek, który patrzy, który ma bazyliszkowe spojrzenie, ponieważ pan Antoni zamienia w kamień wszystko, na co spojrzy. Kto by pomyślał, że ktoś o takim spojrzeniu potrafi mieć własne lęki? I o takim niezłomnym charakterze ostatnio właśnie przyznał się do tego Antoni Macierewicz, że jest człowiekiem, który jednak się boi. I to parę razy na dobę. No właśnie, nawet policzyliśmy i wychodzi na to, że 3 razy na dobę. Podczas jednej z ostatnich konferencji poseł PiS-u postanowił podzielić się z dziennikarzami tymi swoimi obawami. Nie zostały one co prawda nazwane, sprecyzowane, no ale wiemy przynajmniej, jak często się pojawiają. Proponuję do dźwięku. Nie obawia się pan, że ten wniosek jednak mimo wszystko dotrze do Sejmu i będzie próba zdjęcia immunitetu z pana? Ja już wielokrotnie mówiłem, ja się obawiam, gdy wstaję, obawiam się w środku dnia, czyli koło godziny 12 i obawiam się koło godziny 4 nad ranem, kiedy kładę się spać. W związku z tym pytania o mój strach proponuję wyeliminować, bo on jest ciągłym elementem mojego życia i specjalnie, że tak powiem, już mi nie przeszkadza. Medycyna zna to pojęcie jako lęki paranoidalne, co akurat wyjątkowo pasuje do osobowości pana Antoniego. Ale myślisz, że Antoni akurat 3 razy na dobę po prostu przegląda się w lustrze? Nie, to jest całkiem niezły precedens, dlatego że moim zdaniem strach ma wielkie oczy, zawsze teczkę w ręku i małą bródkę. I cała Polska 3-4. Uwaga! No teraz mówić będziemy tak naprawdę o naszym kraju i to w ojczystym języku, bo to sprawa istotna dla ojczyzny. No to jest bad motherfucker. Proszę państwa, to bardzo dziwne i podejrzane zdarzenie. Otóż wielki, około 10-metrowy baner zaatakował trasę łazienkowską, owijając się wokół jednego z budynków, a w zasadzie zakleszając jeden z budynków gdzieś przy wiadukcie z Międzynarodową, dusząc go niemiłosiernie. Nie podejrzewałem w ogóle, że ty jadąc samochodem zwracasz uwagę na cokolwiek innego niż to, co masz przed sobą. I nigdy nie podejrzewałem cię o to, że zadzwonisz i powiesz, widziałem, chcę o tym powiedzieć. Proszę państwa, no bo trasa łazienkowska, z racji tego, że mieszkam na Grochowie, jest no częścią mojej codzienności. Jak już mówiłem, dbam o codzienny kontakt z Wisłą i za pomocą trasy łazienkowskiej do tych kontaktów właśnie dochodzi. Trasa łazienkowska do najpiękniejszych nie należy, no ale oszpecona została okrutnie w ciągu ostatnich kilkudziesięciu godzin na trasie łazienkowskiej, jak już mówiłem, przy Międzynarodowej, pojawił się wielki, długi baner. Wielki jak wielki, ale jakże tajemniczy. A twórcy tegoż właśnie transparentu są prawdopodobnie wielkimi fanami Jana Pospieszalskiego, ponieważ na banerze umieścili jednoznaczny napis, może świadek naoczny zacytuje. Otóż, mili państwo, rzeczywiście baner dotyczy Jana z Woronicza, albowiem napisano na nim wielkimi literami: Janek Pospieszalski prezydentem RP. Wybory odbyły się co prawda niespełna 2 lata temu, można by jednak sądzić, że to jest już pierwsza kampania związana z rokiem 2015, bo chyba wtedy będziemy decydować. Proszę państwa, Kamil Szczuł swój nierozłączny mikrofon, podawał mu do wąchania różnego rodzaju przedmioty związane z Janem Pospieszalskim, ale trop prowadził wyłącznie do właściciela. Nie, trop prowadził do tego, którego nazwisko na tymże banerze się znajduje, choć sam zainteresowany, czyli pan Jan, nie ma zielonego pojęcia, kto może za transparentem banerem stać. Ostrzegamy państwa, Jan Pospieszalski był w dobrym nastroju. Pojęcia nie mam. Jest pan zabawny. Pan mnie wkręca. Nie, nie, proszę. Ja proszę, wiem, że to jest stary numer radiowców, którzy uwielbiają wkręcać ludzi. Panie Janie, mówię całkiem poważnie. Kolega, oczywiście bo jesteśmy na antenie i tak dalej, Nie jesteśmy na antenie, być może będziemy. Nie wiem,
Okej. Wie pan co? Jest tak. Jestem dzisiaj bardzo zajęty, bo mam do zrobienia dwa felietony na mieście, plus jakąś zapowiedź, plus spotkania związane z programem i z tekstami, które piszę. W związku z tym nie pojadę tego sprawdzić, a zaintrygował mnie pan bardzo. Rozumiem. Czyli jakby ta sytuacja się rozwinęła bardziej, to ale mogę do pana zatelefonować. Ale gdzie to jest? Proszę powiedzieć. Trasa Łazienkowska w okolicach ulicy Międzynarodowej. Wie pan, że ja jestem człowiekiem próżnym i egoistą potwornym, ale żeby takich rzeczy... takie rzeczy inspirować lub robić, to na pewno pan mi o to nie podejrzewa. Za każdym razem, kiedy telefonuję do Jana Pospieszalskiego, mam wrażenie, że ktoś się pod niego podszywa. Jan wreszcie powiedział kilka słów prawdy, z którymi się zgadzam. Oprócz tego, że jest egoistą i człowiekiem próżnym. I mam wrażenie, że się bardzo poważnie zagrywał, czym się tylko wydaje. Nie mam zielonego pojęcia, bo nie uprzedzałem go o swoim telefonie, więc jakby na to nie patrzeć, jest naturalne. Do centrum z Grochowa będę musiał jeździć przez siekierki, no. Tylko dlatego, że kiedyś komunistyczna trasa Łazienkowska dzisiaj ma prawicowe poglądy. I to tyle, jeśli chodzi o piękny środowy program poranny WF. Dziękujemy bardzo i kłaniamy się bardzo nisko. Michał Figurski z Moskwy. I Kamil Olszewski z Radomia. Kłaniają się państwo bardzo serdecznie. Obaj udajemy się do Czarnolasu, a jutro powrócimy tutaj między 8 a 10. Jest już Misiek, który od 10 państwa rozbawi i po drodze jeszcze gdzieś będzie Szkuta oraz jej nierozłączne atrybuty. Do widzenia się z państwem. Ćwiczą już od rana do 10:00.